Cześć. W ostatnim czasie wiele mówi się o aferze nazywanej Pandora Gate. Dla osób młodych, znających realia YouTube'owych influencerów i rozumiejących to, co w swoich materiałach przekazywali Sylwester Wardęga i Mikołaj Konopski, cały ten temat może być oczywisty. Wiem jednak, że nadal w sieci, na YouTubie, przebywa duże grono ludzi, dla których takie pseudonimy jak Stew, Boxdel, Fagata zupełnie nic nie mówią, a być może chcieliby dowiedzieć się, o co chodzi w sprawie, w której głos zabrał już przecież sam premier Mateusz Morawiecki i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wbrew pozorom bowiem, afera ta nie jest jedynie sprawą kilku osób grającą w gry i siedzącą sobie przed monitorem. To afera, która pokazuje, na jak ogromne niebezpieczeństwo jesteśmy narażeni w sieci. My, nasze dzieci, być może nasze wnuki, nasze rodzeństwo. W tym materiale chcemy w prostych słowach, w możliwie najbardziej zrozumiały sposób wyjaśnić podstawy tego, czym jest wspomniana afera Pandora Gate i dlaczego jest ona tak ważna dla każdej osoby, która spędza czas w internecie. Zacznijmy od najważniejszych podstaw. O co w ogóle chodzi? Otóż grupa youtuberów i streamerów została oskarżona o niestosowne zachowania wobec dzieci w wieku 13 czy też 14 lat. Chodzi m.in. o sprośne wiadomości, namawianie do przesyłania rozbieranych zdjęć, wysyłanie im własnych rozbieranych zdjęć, a także opisów różnych czynności seksualnych, w tym także umawianie się i spotykanie z osobami w takim wieku. Główne zarzuty, poparte zapisanymi wiadomościami tekstowymi, głosowymi oraz zdjęciami, zostały do tej pory wystosowane przede wszystkim w kierunku Stewarta Stew Bartona i Bartosza Werteza Kwaśniewskiego, a także Wojciecha Wojtaza Krzyżanowskiego, Marcina Dubiela i Michała Boxdela Barona. Poza tym w aferę zaplątane są także inne osoby, które być może wiedziały o tych wydarzeniach, ale nie informowały o nich żadnych służb, a w niektórych przypadkach nawet pomagały w tych całych procederach. W przypadku niektórych twórców, jak Stewarta Stew Bartona, mówimy o nie tylko pisaniu i rozmowach, ale też spotykaniu się z dziewczętami poniżej 15 roku życia, a w przypadku innych, jak Michała Boxdela Barona, jedynie o wiadomościach sugerujących, jakby to ująć, chęć wykonania innych czynności seksualnych wobec osoby poniżej 15 roku życia, co zostało później przez niego wytłumaczone jako żart. Bo wiecie, taki był poziom humoru 9 lat temu, kiedy to miało miejsce. Jest linią obrony tego człowieka. Zapamiętajcie to, bo do tego jeszcze będę się odnosił w dalszej części tego materiału. Skąd w ogóle ich kontakt z dziećmi? Bo to też ważna kwestia, by zrozumieć i móc przeciwdziałać takim sytuacjom w naszym życiu i w stosunku do chociażby naszych dzieci. Większość opisywanych w Pandora Gate sytuacji miała miejsce kilka lat temu. Wtedy to wymieniani twórcy nagrywali filmy z gier, które umożliwiały rozgrywkę sieciową i często grali z widzami, albo umożliwiali łączenie się tych widzów tak, żeby bawili się oni ze sobą wspólnie. Miało to miejsce przez aplikacje i platformy do rozmów tekstowych i głosowych. Dziś to najczęściej Discord, niegdyś popularniejszy był na przykład TeamSpeak. Osoby mające zaproszenia lub dane do logowania spotykały się w tych aplikacjach, pisały do siebie wiadomości tekstowe i rozmawiały z użyciem mikrofonów. Często po spędzeniu czasu w grze osoby te zawiązywały znajomości, spędzały czas na rozmowach poza grami, a także wymieniały się na przykład numerami telefonów, kontaktami w mediach społecznościowych itd., itd. Nie inaczej było z tymi najważniejszymi osobami na tych platformach. Z tym, że oni byli guru, idolami, a w aplikacjach tych przebywały też po prostu dzieci, które były bardzo zachwycone tym, że internetowa gwiazda zwraca na nich uwagę i chce spędzać z nimi czas. I nie ma w tym nic złego, jeżeli ci idole rozmawiają ze swoimi fanami na tematy zupełnie neutralne. Tutaj jednak wszelkie granice zostały przekroczone, bowiem okazało się, że część tych influencerów wykorzystuje kontakty z 13- i 14-letnimi dziewczętami do tego, aby spełniać swoje chore, erotyczne fantazje. Często, o czym wspominaliśmy, pod płaszczykiem żartów. Przejdźmy jednak do tego, kim w ogóle są ci ludzie, bo część z was może nie znać w ogóle ani jednego wymienionego przeze mnie nazwiska. To gwiazdy. Byli, mam już nadzieję, idole osób w wieku nastoletnim, co potwierdzają pokrzywdzone w całej aferze dziewczyny. Jak mantrę powtarzają one teraz, że były zapatrzone w swoich idoli. Ale co to w ogóle za idole? Musicie wiedzieć, że w świecie gier komputerowych i YouTube'a istnieją dokładnie tak samo rozpoznawalni i wielbieni ludzie, jak gwiazdy muzyki czy sportu.
tak jak dla wielu ze starszych osób idolem mógł być Jerzy Połomski, Kazimierz Dejna czy Marek Perepeczko, tak dla młodzieży mogli to być właśnie Stół, Dubiel czy Fagata. I nie, nie przesadzam. To ludzie, którzy mają kilkumilionowe bazy fanów w swoich mediach społecznościowych. Ich każdy krok, każde zdjęcie, każdy film oglądają dosłownie miliony ludzi w całej Polsce. Co więcej, bycie influencerem, a więc wpływowym twórcą w sieci, to dziś nie tylko bycie autorytetem w obszarze grania w gry komputerowe, czy nie wiem, stylu ubierania się i rodzaju słuchania muzyki. Influencerzy w sieci zastępują całe media. Dzisiejsze nastolatki w dużej mierze wychowują się całkowicie bez liniowej telewizji, bez drukowanej prasy. Ba, ostatnie badania wykazują nawet, że młodzież w niektórych krajach częściej wyszukuje odpowiedzi na pytania na TikToku niż w Google. I można przeprowadzić prosty eksperyment. Po wpisaniu przykładowego hasła stosunek bez zabezpieczeń, Google wypluwa nam setki stron z poradnikami dotyczącymi antykoncepcji i zagrożeń wynikających z takich czynności. A TikTok już w czwartym materiale proponuje mi poradnik najlepszych miejsc do spontanicznych stosunków, radząc, by na przykład wybierać odludne plaże. I tacy twórcy są często w sieci autorytetami młodzieży w każdej dziedzinie. To oni filtrują informacje o świecie i przekazują je dalej swoim widzom. To trochę tak, jakbyśmy wyrabiali swoje zdania na temat polityki, zdrowia, żywienia, edukacji, słuchając tego, co mówi, dajmy na to, Doda albo Piotr Adamczyk. Co więcej, ci influencerzy to nie dzieci siedzące przed kamerkami i nadające do młodzieży z pasji. To zarabiający miliony złotych biznesmeni, za którymi stoją całe koncerny mediowe, marki. To ludzie mający własne linie odzieży, a także współtworzące w przeszłości największe medialne wydarzenia w tym kraju, jak chociażby Gale Fame MMA. To osoby, które mogą mieszkać w willach, jeździć limuzynami i latać odrzutowcami, jeżeli tylko tego będą chciały. I wspominam o tym, byście mieli świadomość, jak wpływowe są to postaci. Dlaczego to niebezpieczne dla każdego z nas, przebywającego w sieci? Warstw niebezpieczeństw jest kilka. Pierwsza, ta najbardziej oczywista i najniebezpieczniejsza, ale też statystycznie najmniej prawdopodobna, to oczywiście możliwość, że ktoś padnie bezpośrednio ofiarą takiego sextingu czy groomingu, a więc wykorzystywania młodego wieku partnera, by mieć nad nim kontrolę i namawiać go do spełniania własnych zachcianek. Także tych zakazanych prawnie. Druga warstwa to to, że młodzież pozostanie pod wpływem takich osób. Patrząc na to, jak potężna to afera, aż trudno uwierzyć, że w sieci nie brakuje ludzi, którzy wyrażają solidarność nie z ofiarami, a z ich oprawcami. Zaangażowanym w aferę w zasadzie nie maleje liczba obserwujących je osób. Młodzież jest ogłupiana, seksualizowana i odrywana od podstawowej moralności przez często nawet nieświadome wyrażanie swojego zdania na wiele tematów. Co więcej, jeżeli wspomniany wcześniej Boxdel tłumaczy swoje zachowanie żartami, to taki właśnie poziom żartów może być wtłaczany waszym dzieciom albo wykorzystywany wobec waszych dzieci. I odpowiedzcie sobie szczerze, czy chcielibyście, aby do waszej 13- lub 14-letniej córki ktoś dla żartu wysłał wiadomość o treści sugerującej inną czynność seksualną? Temat tego, jak wyglądają zdjęcia dzisiejszych influencerów w sieci pokroju chociażby powiązanej ze Stu Fagaty i jak brzmią treści ich piosenek, to jeszcze zupełnie inny temat. Ostatnia warstwa jest taka, że to wszystko dąży do komercjalizacji i sprzedaży jakiegoś produktu. Czy to oglądania patologicznego sportu, do którego dostęp trzeba wykupić, czy to w postaci zachęcania do kupna kolejnych gadżetów, płyt, ubrań, perfum, kosmetyków. Kolejnym krokiem wydaje się już tylko OnlyFans. Co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim utrzymujemy dobry kontakt z naszymi dziećmi czy młodszym rodzeństwem. Rozmawiajmy. Także o tym, jak młodsze od nas osoby spędzają wolny czas, jakie treści konsumują, w jakich kręgach znajomych przebywają. Jeżeli nasze dzieci oglądają jakieś treści w internecie, postarajmy się obejrzeć z nimi chociażby fragment. Jak pokazuje ostatni materiał Konopskiego, wśród popularnych treści chętnie oglądanych przez dzieci nie brakuje, no cóż, patologii. Filmy typu kogo bym chciał najchętniej przelecieć albo zawody z podtapianiem się w błocie to tylko najgrzeczniejsze przykłady. Warto wtedy zadziałać, zasugerować zmianę oglądanych treści, wyjaśnić, że to, co nasza młodzież ogląda, to jedynie tania i nastawiona na pozyskanie kolejnej owcy do stada, żerująca na naszych najniższych instynktach pseudorozrywka, wręcz niebezpieczna dla rozwoju. Dbajmy o nasze dzieci, dbajmy o nasze rodzeństwa i wiedzmy, że czasami pod płaszczykiem tego przyjaznego rodzinie YouTube'a kryje się coś naprawdę strasznego. Niestety, z takim negatywnym przesłaniem i z takim negatywnym podsumowaniem muszę was tutaj zostawić, ale mam nadzieję, że da to wam trochę do myślenia.
i do zobaczenia w następnych, mam nadzieję, że weselszych materiałach. Trzymajcie się, cześć.